Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hero Hour. Kochani, kontynuujemy, jest to ostatni odcinek z naszego pięknego Hero Hour niestety. No ale dobra, mieliśmy tutaj podejść do tego czerwonego obeliska. Teraz sobie go weźmiemy. I zaatakujemy tutaj nasze golemy. A przejdźmy do wyniku już. No, straty nie za duże. Oczywiście przekształcamy stworzonka. Pończa złodzieja. A właśnie, ej, bo tutaj chyba nie było. Tutaj chyba nie było wcześniej. Tych monstrów. To jest ta ciężka peleryna, to jest dwa obrona plus dwa razy dzienny druh. Lepsze. Znacznie lepsze. Dobra, to już mamy, tak? To już mamy, to już mamy. Tu wszystko już zwiedziliśmy. Fontanny również już mamy zwiedzone. No to co teraz jeszcze te nasze... Nasze kopalnie. O, jakieś wielkie będą. Możemy coś w ogóle zrobić. My coś tu możemy zrobić. No tak niezbyt. Pomnik czempiona, tylko nie, co się nie opłaca. Mamy wszystkie jednostki wzięte, a czy tu mamy wszystkie jednostki wzięte? No właśnie nie. No właśnie nie. Rozumiem, że tu już nic po prostu... A, no nic nie jesteś, dobra, nieważne, nie było tematu. Kończymy turkę. Zielony nas chyba chce odwiedzić. Chyba ewidentnie chcę odwiedzić. Co ty za... O, jaka kurde armia. O, fuck. Mamy tu niby jakieś jednostki. To tak, ja to wszystko poulepszał. I tu cytadelę kupił. 10 tysięcy. Dobra. Weźmy tego ducha boru w końcu. Ulepszmy. Czy ulepszymy? Zwiększmy sobie. Dobra, i mamy chyba już wszystko. Znaczy nie, nie wszystko. Jeszcze magiczne, kurde, te badziewia trzeba porobić. Wynik. No, lekkie straty były. Przekształcamy standardowo stworzonka. Romancja. Kusi. Co, weźmy sobie tą gwardię przyboczną, bo jestem ciekaw, jak ona działa. Oczywiście potwierdzamy standardowo. Jest bez właściciela, ale też to sobie opleciemy. Tu będziemy mieć chyba szybszą trasę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a czy my możemy bohatera sobie tutaj stworzyć? Pomnik czempiona, to nie. Gdzie były? Czy gdzie była karczma? O to mi chodziło. To nasz bohater jest w sumie. Nasz poprzedni bohater. Czy ja nie mogę jej... A, nie mogę jej przenieść. No trudno. Mam tylko nadzieję, że tylko się nie spierdzieli tak łatwo. Będziemy zajmować wszystko. Zatkował nas frajer jeden, no. A to frajer. Jak nam zabierze teraz tu wszystko, to będzie lipa. Wspinanie się po murach. Tryb defensywny. No nie no, trzeba ich połączyć razem. Wszyscy łucznicy. W ogóle tu kurde jest lipa z jednostkami. Czy ja nie kupiłem jednostek? Nie no, kupiłem. A, tylko to są jednostki w rezerwie. Dobra, nie. O fuck, już się przestraszyłem. Są jednostki w rezerwie.
Tu są jednostki w rezerwie. Potrzebujemy kogoś defensywnego. Na pewno potrzebuję was. To jest gwardia przyboczna. Czyli gwardia przyboczna to jest również jednostka, tak jakby... Jednostka... Ojej, słów mi zabrakło. Jednostka, która używana jest... Zapewne się zdrowia... O Jezu, myślałem, że oni są lepsi znacznie. A tu taka lipa? Jednostka, która jest wliczana w siłę jednostek na polu bitwy. Niestety. Dobra, tych możemy odhaczyć. Kurde, jedna jednostka, serio? O, dobra, zróbmy to w ten sposób. Tyk, tyk. I tak, łucznicy mają być razem tutaj. Wy macie być razem jako strzelający. Tutaj też połączcie. Ty też jesteś strzelająca. I niedźwiedź z wami macie być tutaj, macie bronić wszystko. Większość jednostek skupiona będzie w tą stronę, więc też trzeba na to uważać. Nawet się nie da teraz tego odhaczyć. Dobra. Próbujemy. No, strzelający strzelać. Czemu to nie strzela? Drugie życie. Żądza krwi. O kurde, mogą wygrać. Trochę ten szyk defensywny to tak 2 na 10 bym powiedział. Dobra, wzywamy posiłki. Kogo? Wilki. Ja bym wezwał wilki. I z rezerw, pyk. W ten sposób. Kurde, jakie one wolne są. Nie mam many już całkowicie. Kolejne jednostki z rezerw. No dobra. Wygra to. Ewidentnie to wygra. Czemu tu brama była otwarta? Prawie, że nic nie pokonaliśmy, kurde. Porażka, ej. Dobra, przegraliśmy. Zabrał nam, kurwa, miasto. Ale Lipton. Dobra, robimy szybko jednostki z tej strony. Nowy bohater. Czy coś mogę ulepszyć? Nic nie mogę ulepszyć, dobra. Lecimy naszym głównym bohaterem tu. No to już nie mogliśmy nawet szybkiej walki. Oj. Będę chciał zrobić to. I tu wszystkie jednostki muszą przeskoczyć. No powiem wam, że tak kurde... No ciężko to widzę. Chyba nie odbijemy tego miasta. Dobra, szybko ogłuszenie. Nie możemy dużo jednostek stracić.
No to wszystkim jednostkom jeszcze zada. Na plecy. Gorsze jest to, że sobie teraz nie ulepszymy nawet tych naszych duchów lasu. To jest lipa straszna. Dobra, w sumie no nic takiego się nie stało. Przekształcamy kolejne jednostki. Próbujemy szybko odbić sobie nasz zamek. I po tej stronie również lecimy. Musimy przed 7 dniem to ogarnąć. Oż ty chamie jeden. No jeszcze jak mi się niebieski wpieprzy, to będzie lipa. To już będzie lipa naprawdę. Dobra, kończymy turę. Teraz będzie 7 dzień, więc trzeba uważać. No musimy tam dojść. No dobra. To jest on. My tutaj nie mamy żadnych szans, najmniejszych. Najmniejszych szans nie mamy. Jeszcze ma jakąś kurwa nekromancję. To jest cholerny nekromanta, to jest nekropolia. Niedobrze. Dobra, musimy tam szybko przelecieć, bo mamy cytadelę na maksa ulepszoną, więc to też jest problem. Więc tak, przenieśmy wszystkie jednostki w ogóle. Da się jakoś szybko. Da się prawym. Potrzebujemy jednostek, które nam przelecą. Tylko to będzie ekipa latająca. Potrzebujemy niedźwiadków depujących. Duch boru też może być. Dobra. Tylko ofensywne otwarcie bramy. Oszołomienie. Dlaczego wy nie otwieracie bramy? Dobra, wyrżnięcie raczej. Co tam jeszcze było? Sporo żeśmy stracili, ale dobra. Wykształcamy, wchodzimy do zamku. Spójrzmy ich maksymalną ilość, tylko my tu kasy nie mamy. Tylko my tu kasy nie mamy. O, tu jest planowanie budowy. Ja nie widziałem tego. Ej, to świetnie. Dobra, ale to sprzedajemy wszystko. Jak najwięcej, żeby kasy mieć. Tego drewna to my mamy, a mamy. Ulepsz max. Ulepszamy i max. Czy ja jeszcze gdzieś tu mogę przejść? To jest pytanie za 1 000 000 punktów. I czy ja mogę gdzieś walnąć jeszcze tego buraka? Mogę go walnąć. Tu są jednostki strzelające. Lecimy wszyscy razem.
oczywiście szyk ofensywny. Walimy Bursona. A czemu te w drugą stronę poleciały? Po prostu was, panowie, zmiażdżę. Zmiażdżę was, kurde. No nie mówcie, że nic nie straciliśmy. Dobra, jednego miśka straciliśmy tylko. No to i tak easy. Jeden misiek? Teraz lecimy na tego przytulaska cholernego. To też będzie łatwa. Normalna. Próbujemy. Trogodlyta. Taka to jest armia przyboczna. Dobra, szyk ofensywny. Chydrzątko. Ja pierdzielę, dobre. Deszcz meteorytów. Ale nie, bo to na całość leci. Ożywienie zmarłych, pomyślny znak, przywołanie cieni. Zaklęcie żywiołu pomniejsze o mocy woda. Grupa jednostek wroga zostaje zaatakowana przez ich własne cienie. Ale czego zrzucę deszcz meteorytów? Tutaj potrzeba ile? 13 punktów magii. Jednemu celowi tylko. Hipnoza. Atakujcie. Dobra, kolejne zwierzątka. Znów pierdykniemy hipnozę. A nie mogę, bo oni już mają. Albo są już teraz odporni. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, kolejne jednostki dołączają do walki. Lecicie dalej. Kolejna hipnoza leci, tylko już teraz nie jesteśmy na deszcz meteorytów, niestety. Mógłbym to chyba spartolić. Na hipnozę też mi już nie stać. Odbuchające zwłoki. Ale to naszych niestety walniemy. O kurde. Graliśmy to. Co on kurwa ma, że to są takie mocne jednostki? Ale ten zdążył uciec. Ten zdążył uciec, dobra. No ale i tak nie mamy kasy, żeby cokolwiek kupić. Niedobrze. Ale chyba nie dojdzie jeszcze, on jest dopiero tutaj. Zresztą ma mało jednostek, więc chyba nam się nawet uda go dogonić. Ten zielony serio za bardzo się tu rozchwycił strasznie. Nekropol, ja widzę, że jest tak samo OP jak w zwykłych rosach. Znów sobie przejął? A to dzik jeden. Dobra, potrzebujemy znów jednostek, które będą latać. Jednostki latające. Czyli to już mamy. No ciężko. No ale ciebie nie możemy tu przyjąć. Musisz iść tu.
Dobra, leci hipnoza. Nie będziemy mieć magii w ogóle. Nawet na hipnozę nas nie będzie stać. Niedobrze, zmarnowałem w sumie potencjał. Ale musimy to ogarnąć. Musimy ich rozwalić niestety. Dobra, same silne jednostki wysyłamy. Czyli na pewno tych. Lwie bóstwo. Gryfy. No już jednego lwiego bóstwa już nie wyślemy. Oj, niedobrze. Nic z rezerw. Dwa niedźwiedzie, spoko. Szyk ofensywny. Żywienie zmarłych, zaburzenie. Znacznie zmniejsza zdrowie jednostki wroga. Próbujemy ich rozwalić. Serio, nie wiem dlaczego oni po prostu są, jako nekropalia, naprawdę są ciężcy do rozwalenia. Dobra, zniszczyliśmy ich. No i mamy kolejny poziom. No, Straż Przyboczna mnie nie interesuje zbytnio. Teromancja. Dobra, i teraz no, co musimy zrobić? Musimy tego zielonego jakoś troszeczkę stłamsić tutaj, bo się za bardzo chłopak rozszalał. Ewidentnie się chłopak za bardzo rozszalał. Dwa nowe artefakty, dom najemników, Trybunał Arcymagów. Gdzieś tu było to planowanie. No właśnie. Ja was przepraszam za taki pisk teraz w tle, aczkolwiek coś sąsiad chyba piłuje, kurde no. Dobra, kończymy tą turkę. No i co? I musimy iść teraz na zielonego. Pozajmował nam troszeczkę tutaj tych naszych włości. Chociaż nie. Nawet nie. Cofnij. Przejdź do wyniku. Zero strat, nie. Jednego pixi straciliśmy. Jednego pixi. Doświadczenie oczywiście. Ten niewielki posterunek szerze pokoju najdzikszych części krainy i zapewnia bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom. Miejscowi żołnierze to prawdziwa elita, ale zgadzają się do ciebie dołączyć pod warunkiem, że ktoś inny będzie strzegł okolicy pod ich nieobecność. Zalwiebóstwo. Ej, dobra, bo to lwiebóstwo to nie jest takie złe. 28. No dobra. Nadal zbytnio nic nie możemy wykupić? Nie no, możemy. Niby dom najemników. Aczkolwiek bardziej bym sobie tą gildię magów wolał pierdyknąć. 6 kryształów. W ogóle kryształów nie mamy. Nie siarka. To chciałem kupić. Dobra, zbudujmy. To mamy kolejną magię. Tylko problem jest taki, że my nie mamy zbytnio kasy. My zbytnio kasy nie mamy, kupimy teraz jednostki, no i co, i nam nic nie zostanie. Czemu maksa kryształów nie mamy? No właśnie, już kasy nie ma.
Możesz to zaatakować? Możesz. Ucz się, ucz. No tu możemy sobie teraz dodać. Myślę, że nekromancja. Złoto. Maragdowa obrączka. W ogóle mógłby to trochę poczyścić. Jakieś stworzenia są. Właśnie, poczyśćmy trochę tutaj. No i tego zielonego nieumarłego trzeba pierdyknąć ewidentnie na 100%. No teraz niebieski się pcha. Teraz się niebieski pcha, serio. O, jednego na plusie dostaliśmy. Dajcie expa. Odblokowano osiągnięcie arcymag. Miło. Tylko tak, tu musimy poulepszać, tu stworzyć maksy i tu stworzyć maksy. I teraz nie wiem, który będzie gorszy, czy ten? Zielony. Normalna. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to rozegrać. Tego zielonego bym pierdyknął. Ale jak pierdolne zielonego, to zaraz przyjdzie niebieski. I znów będzie problem. No właśnie, my tu nie mamy kryształów. I się wyjaśniło wiele w tej chwili. Dobra, zew krwi. Dzikie zarośla, kontroluj. 10 kopalń. Coś możemy kupić. Możemy ulepszyć pomniki czempiona, ale nie, kasę zostawiamy teraz. Bo naprawdę to już nie są żarty. O, już nie są żarty. Taki mistrz idzie do mnie z tej strony. Ale dobra, w sumie spoko, bo go pierdykniemy wtedy. Nie mogę znów tędy sobie przejść. No tak. I poczekamy, co on zrobi. Wszyscy idą. Tu idą wszyscy. No tak zbytnio to my jednostek tu nie mamy. Tracą coś, czy nic? Tracą nic. Jakieś pojedyncze jednostki. Chłopie, nie wiesz, co ty właśnie zrobiłeś. Ile mamy many? 32 na 50. No i gitara. Dobra, to będzie raczej ostatnia już walka. Dzisiejsza. I tak, potrzebujemy znów jednostek, które są potężne. Typu właśnie was. Może gryfy? I przenieście z rezerw jeszcze może... A, jest. Dobra, niech będzie to pixie. Wykniemy tu hipnozę. Hipnoza jest OP. I tu kolejne pixie nadatują, od razu ich tłuką. Oszołomienie. Za friko. Cykniemy tu z boku jeszcze kolejne jednostki.
Jeden gryf i trzech lwów. O nie, dwa enty mi padły. Tu gdzieś było w zmartwychwstanie coś takiego. Następna strona. Nie wiem, czy mi da teraz te jednostki jako nieumarłych, czy co? Ciekawe. No, straty będziemy mieć lekkie, nie powiem. No, ale on będzie miał potężne, a nie lekkie. No właśnie. Jak tam nasze straty? Jest 4, 1, 2. Dobra, nie było tak źle. Nie było tak źle. Złoto. Jeden do ataku. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Ja wiem, że dzisiaj był taki dosyć lekki odcineczek, ale. Powiem wam, że tak mi bolą zatoki, że po prostu dzisiaj to umieram. Dlatego tak zbytnio się też nie odzywałem. Bo po prostu, no, wszystko mnie boli. Tak więc musicie mi to niestety wybaczyć. Dobra, ale pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, harmonogram, jak i głosowanie na następną serię, która już jest w tej chwili wybierana, odbędzie się właśnie na stronie spookyshiro.pl. Tak więc trzymajcie się jeszcze raz, no i do następnego razu. Hej, hej!